Czy wiesz, że Yamaha Genos, Yamaha PSR SX700 oraz SX900 czytają polskie znaki? Ta! Jaku! To chyba jakiś żart! Nieprawda? No właśnie, pewnie tak jak ja i ty miałeś z tym problem. Jeśli słuchałeś mnie pół roku, a może rok temu, to byłeś świadomy i święcie przekonany, że Genos nie czyta polskich znaków. Jak się okazuje, z pewną aktualizacją zmieniło się to na dobre. Jeśli miałeś problem z wyświetlaniem polskich znaków na tych instrumentach i zamiast o, ę, zi, ci, u, zi, ci wyświetlały ci się krzaczki albo może po prostu nic, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Będzie to najkrótszy, ale chyba najbardziej treściwy odcinek na Akademii Keyboardu. No właśnie, jak zrobić, żeby Genos i SX-y czytały polskie znaki. Jak wiecie, teksty tworzymy na komputerze w aplikacji takiej bardzo rozbudowanej, która nazywa się Notatnik. Jak nie wiecie, jak je znaleźć, to użycie menu Start. Myślę, że każdy posiadacz komputera pewnie wie. I tam, kiedy stworzycie swój plik, to już nie musicie usuwać polskich znaków, robić instrukcji z poprzednich moich filmików. Wystarczy, że skopiujecie sobie tekst, czy napiszecie go z internetu, z polskimi znakami. Klikniecie plik zapisz jako i tutaj najważniejsze, kodowanie pliku. Domyślnie w Windowsie pewnie mieliście ANSI, czyli ANSI, którego niestety jamaszki nie lubią, ale jak ustawicie na UTF-8, to uwierzcie mi, polskie znaki wrócą na dobre. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to koniecznie subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, udostępnijcie odcinek gdzie się da, niech się wieść o tym odcinku niesie, bo jest to jakiś żart! No jaki żart? No wrzuciłem 2 dni temu posta, że robię repertuar, to polskie znaki nam wyświetla, że wy piszecie, czy to żart. No nie żart, właśnie rzeczywistość. Nowa rzeczywistość. Więc chciałem powiedzieć witaj w kolejnym odcinku, a tymczasem żegnaj drogi widzu. Subskrybuj kanał Akademii Keyboardu i używaj polskich znaków na swojej Yamaszce. Piąteczka, hej!